Witajcie stalkerzy, z tej strony, quitter.pl, chciałbym w sumie opowiedzieć na szybko, ponieważ dostaliśmy możliwość, w sumie nawet nie śledziłem tego, aczkolwiek zauważyłem dopiero, że dostaliśmy możliwość pobrania i zagrania w darmową wersję Road to Vostok, czyli w sumie gry bardzo stalkeropodobnej, która w swoich założeniach też będzie nas rzucać tutaj do bardzo, bardzo klimatycznej miejscówki. Z tego co wiem, gra jest robiona przez jednego autora. No i dostaliśmy na Steamie darmowe demo, w które każdy może sobie zagrać. Ono waży tam gigabajt z hakiem i dosłownie wygląda no niesamowicie, jakby bardzo, bardzo, bardzo zbliżony klimat do Escape from Tarkov. No ale tak jak mówię, no jest to też gdzieś taki na pewno spadkobierca Stalkera pod każdym względem. Też mamy bardzo gęsty klimat, bardzo ciekawe wykonanie. No i tak mi się wydaje, że w późniejszym czasie na pewno też będziemy się interesować tematem tej gierki. I w jakiś tam sposób na pewno będziemy sobie śledzić to, co się dzieje, ponieważ, no tak jak mówię, ja jestem bardzo podjarany tematem i bardzo, bardzo chętnie w późniejszym czasie właśnie przynajmniej ja będę chciał ją sobie ograć, jak ona tylko wejdzie. No i tak jak mówię, na razie eksplorujemy, sprawdzamy, co się tutaj w ogóle dzieje, jak tu można... Generalnie mamy dostęp do broni, do ekwipunku, mamy tutaj na przykład taki oto czysto tarkowowy celownik. Karabin jest chyba snajperka, no jakiś tam karabin wyborowy powiedzmy. Mamy tutaj system chowania broni, mamy tutaj system... O, jakieś latarki, nie latarki, nie sprawdzałem jeszcze klawiszologii. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie skupiam się na tym, ponieważ chciałem po prostu zobaczyć, jak ta gra wypali i jak ona w ogóle wygląda, czy... Troszeczkę się bałem, że będzie to coś w stylu wielu tych gier, które są zapowiadane i tworzone przez małe studia i tak naprawdę nigdy nie wychodzą, a tutaj tak szybko wersja dom... O, jeszcze laser. No generalnie wygląda ślicznie, naprawdę ślicznie. I aż jestem, mówię, aż jestem ciekaw. Jakby jeszcze z czystej ciekawości, zanim skończę opowiadać o tym demie, bo tak jak mówię, no na razie jest tylko poglądowe. Włączymy sobie AI Spawner. Zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Że co, że ja teraz... będę... tutaj się bawił z jakimś przeciwnikiem? Przeciwnikami? Tak jak mówię, jesteśmy sobie na pozycji snajperskiej. No będzie to ogólnie takie bardzo szybkie wideo, ponieważ mówię, nie spodziewałem się, a też jestem w sumie w produkcji shortów i Q&A. Coś? Nie. Tam się nic nie dzieje. No ale nie mogłem odpuścić tej okazji, chociażby na chwilę nie wejść, nie nagrać tego Vostoka. Bo mówię, jest dla mnie strasznie interesujący. Jak on będzie wyglądał? No klimat i ogólnie wygląd jest niesamowicie ładny. Bardzo mi się podoba ta stylistyka. Oho! Dobra, to było ciekawe. Skąd te strzały? Oho! Ciekawe, czy mamy pojedynek z jednym snajperem? Czy jest ich tutaj kilku? O nie, dobra, jest ich kilku. Całe grupy. No dobra, zobaczmy jeszcze na szybko, jak to wygląda. Czy ja się tutaj mogę wychylić jakoś? Może zmienić pukawkę na coś bliższego? Czy oni mnie będą zachodzić? Tak jak mówię, jestem trochę... w potrzasku, pod... Wow, 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 wow.
tak naprawdę świstają koło głowy pociski. Ale tu jest tak gęsto, że ja do końca nie wiem, skąd te pociski lecą. No nie powiem, jest ciekawie. Mechanika wychylania też jest super. Tylko się obawiam, że podejdą mi na blisko i nie będę miał nawet opcji zrobić cokolwiek. No właśnie o tym mówię. Boże. Robi się hardkorowo, naprawdę się robi hardkorowo. Mogę sobie zmienić na M-kę. I ewentualnie pikować chłopaków z bliska. Szybkie zesprejowanie. Ja bym się chciał dowiedzieć, skąd oni prują, no. Nie bawi mnie taka zabawa. No właśnie, coś mi się wydaje, że... Okej. Kogoś nam się udało powalić. Oho. A jest ich definitywnie więcej. Nie wiem, jestem ślepy. Albo głuchy, no ale... Aha! Dobra. Dobra, to w takim bądź razie ode mnie tyle w tym nagraniu. W sumie chciałem tylko pokazać, że... Jezu, tutaj jeszcze scrollem mamy możliwość regulowania broni. Fajnie, fajnie. Dobra, tak jak mówię, tylko w sumie ode mnie tyle, bo chciałem tylko pokazać to demko. No i wydaje mi się, że przynajmniej ja będę bardzo zainteresowany tematem i deweloperką tej gry, no bo nie ukrywam, gdzieś wyczuwam tą nutkę Stalkera, więc trzymajcie się. Oho, oho. Akurat w dobrym momencie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych materiałach.